Cześć, nazywam się Aleksandra Kozikowska, jestem technologiem w firmie HTM i dzisiaj Wam pokażę, jak działa funkcja Load Monitor, czyli monitorowanie obciążenia. Aby włączyć funkcję monitorowania obciążenia, musimy wybrać na panelu przycisk rozszerzonego menu, przejść do funkcji monitorowania obciążenia i wybrać przycisk Auto Set. Funkcja ta spowoduje to, że opcja ta zacznie nagrywać obciążenie występujące w maszynie. Zamykamy okno. Aby opcja ta mogła poprawnie czytać obciążenia, musimy wkręcić wszystkie pokrętła na 100%, zarówno posuw, jak i obroty. Aby sprawdzić tabelę dla limitów, musimy zmienić wyświetlanie i wybrać opcję Load Monitor. Wchodzimy w limitę obciążenia i tutaj dla naszej tabeli numer 1 wszystkie obciążenia są wyzerowane. Na każdej maszynie standardowo jest 64 części, do których możemy zapisać sobie monitorowanie obciążenia. W naszym przypadku to jest numer 1, który jest wyzerowany dla osi, które będziemy monitorować. Wracamy do głównego okna i puszczamy szczytywanie obciążenia. Po zakończeniu obróbki wszystkie obciążenia zostały zapisane. Zostały zapisane dla osi X, Z oraz dla wrzuciona. Aby uruchomić funkcję, musimy znowu przejść do rozszerzenia opcji na pulpicie i Auto Set zmienić na monitoring. Po wybraniu monitoring maszyna będzie kontrolować obciążenia. Po przekroczeniu pierwszego limitu maszyna pokazuje nam alarm C, który oznacza zużywanie się narzędzia. Alarm C powoduje to, że maszyna nam się nie zatrzyma, tylko pozwoli dokończyć obróbkę tym narzędziem. Jest to jedynie informacja dla operatora, że należy zwrócić uwagę na narzędzie. Po przekroczeniu drugiego limitu pojawia się nam alarm A, który zatrzymuje obróbkę. Oznacza on to, że narzędzie mogło zostać uszkodzone. Dzięki temu, że pojawia się nam alarm A i zatrzymuje się maszyna, możemy uniknąć poważnych uszkodzeń podczas obróbki z niesprawnym narzędziem. Żeby uruchomić w trakcie programu monitorowanie obciążenia, należy w fragmencie kodu, który chcemy monitorować, a przed tym fragmentem wpisać funkcję vl.mon, wyznaczyć numer części, którą chcemy monitorować oraz wpisać osie, które chcemy monitorować. Numer 1 to jest oś X, numer 2 to jest oś Z, numer 8 to jest wrzeciono. Aby zakończyć monitorowanie obciążenia, wpisujemy tą samą funkcję vl.mon, wpisujemy ten sam numer części i wpisujemy równo się 0. W tym momencie monitorowanie obciążenia jest wyłączone. Podsumowując, funkcja Load Monitor, czyli monitorowanie obciążenia, pozwala nam kontrolować zużycie narzędzia. High Technology Machines Limited. Productivity Development.